sobotę w ramach 10. kolejki klasy okręgowej Przemsza Siewierz podjęła na własnym stadionie LKS Tęcze Błędów. Goście przyjechali bez swojego podstawowego obrońcy. Skład Siewierzan nie uległ zmianie. Już na początku spotkania, a dokładnie w 5. minucie, po sfaulowaniu Damiana Pędzika do karnego podszedł kapitan Przemszy Marcin Marko. Jego strzał został jednak wybroniony przez bramkarza przyjezdnych. Pierwszy groźniejszy atak na naszą bramkę padł w 24. minucie. Na szczęście dla Siewierzan piłka minęła słupek bramki. Szans na zdobycie punktów było wiele, co przełożyło się na nerwową sytuację zarówno na boisku, jak i na trybunach. Pierwsza i jednocześnie decydująca bramka padła w 60. minucie. Zapewniła ona zwycięstwo Siewierzanom. Było bardzo ciężko, jest to bardzo solidna drużyna. Grałem tam rok temu, gdzieś mieliśmy okazje, których żeśmy też nie wykorzystali. Gdybyśmy to wykorzystali, no na pewno by było troszeczkę łatwiej, a tak do 90. minuty żeśmy się męczyli. W obu zespołach znaleźli się piłkarze, którzy kiedyś grali po przeciwnych stronach. W ostatnim meczu występowali przeciwko swoim byłym drużynom. No na pewno byłem bardziej zmotywowany jeszcze niż w wcześniejszych meczach. Grałem na 200% swoich możliwości. Chciałem się jak najlepiej pokazać byłemu trenerowi. Po sobotniej wygranej Przemsza Siewierz zajmuje pierwsze miejsce katowickiej okręgówki grupy drugiej. Katarzyna Całka i TV Siewierz.